Werset 6, drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 6, komentarz. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Pod koniec listu apostoł zajmuje się niewłaściwym postępowaniem niektórych wierzących spośród Tesaloniczan, którzy wiedli nieporządne życie. Wierzącym w Tesalonice groziły nie tylko niebezpieczeństwa od zewnątrz, czyli błędne nauki, lecz również od wewnątrz. Przy tym bardzo prawdopodobne jest, że pomiędzy obydwoma problemami istniało ścisłe powiązanie, ponieważ niewłaściwe nauki zawsze uzewnętrzniają się w fałszywej praktyce. Właśnie oba listy do Tesaloniczan ukazują w bardzo wyraźny sposób powiązanie między nauką o przyjściu Pana a praktycznym życiem wierzącym. Dlatego również i dla nas jest tak ważne, abyśmy właściwie zrozumieli myśli o przyjściu Pana. Nie jest to w żadnym razie teologiczna dyskusja, lecz absolutnie zasadnicza kwestia, która bezpośrednio wiąże się z praktycznym postępowaniem. Szczegółowość, z jaką apostoł Paweł omawia zaistniały problem, pokazuje, jak wielkie znaczenie przypisywał kwestii niewłaściwego postępowania. Omówienie tego tematu zajmuje znaczną część listu, dlatego i my nie powinniśmy go lekceważyć. Paweł po raz kolejny nazywa wierzących Tesaloniczan braćmi, ale tym razem ma dla nich nakaz, podobnie jak w 4 wersecie. Znowu odwołuje się do pouczeń, których udzielił im przy innej okazji, zatem sprawa ta nie mogła być dla nich całkiem nowa. I rzeczywiście, już w pierwszym liście zostali wezwani do napominania niesfornych lub nieporządnych. 1 Tesaloniczan 5,14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Paweł nie powołuje się w tym przypadku na swój apostolski autorytet, który niewątpliwie posiadał, o czym czytamy w Filemona, werset 8. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy. Lecz na najwyższy możliwy autorytet, na autorytet samego Pana. Paweł nie powołuje się w tym przypadku na swój apostolski autorytet, który niewątpliwie posiadał, lecz na najwyższy możliwy autorytet, na autorytet samego Pana. Mówi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przytoczenie całego imienia naszego Pana przypomina nam o tym, że jest On najwyższym autorytetem w ogóle. Możemy zatem zauważyć, iż to napomnienie sięga dalej niż napomnienie w pierwszym liście. Najwidoczniej wierzący nie sprostali wezwaniu, aby napominać niesfornych. Tak, że Paweł zmuszony jest mówić tutaj o bardziej radykalnych środkach karności. Zdystansowanie się od jakiegoś wierzącego jest całą pewnością formą karności. Z tego możemy nauczyć się, iż napomnienie i ostrzeżenie
muszą poprzedzać takie surowsze już sposoby działania. Powinniśmy w miłości zabiegać o daną osobę, zanim sięgniemy po takie środki. Sposób, w jaki apostoł wprowadza ten temat, powołując się na autorytet samego Pana Jezusa, dopuszcza wniosek, że to nieporządne postępowanie było czymś więcej niż tylko skutkiem euforii w powiązaniu z przyjściem Pana. W pierwszym liście mogło tak być, ale tutaj przedstawione zostaje postępowanie, którego przyczyny należało szukać w fałszywych naukach głoszonych przez zwodzicieli. Z pewnością należy uwzględnić ciężkie okoliczności, w jakich znaleźli się Tesaloniczanie. Mimo to zachowanie niektórych z nich odbiegało dalece od Bożego porządku i dlatego Paweł musiał ich pouczyć, jak powinni postępować. Pozostają teraz dwa ważne pytania, które musimy sobie wyjaśnić. Co to w ogóle znaczy żyć nieporządnie i jak należy wyobrażać sobie wspomniane tutaj stronienie od takiej osoby? Najpierw chciałbym zauważyć, że apostoł Paweł nie mówi tutaj jak w pierwszym liście do Koryntian 5 rozdział o złym. Nie używa tu terminu zły. Ważne jest, abyśmy mieli to przed oczyma. Gdy będziemy rozważać kolejne wersety, nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem wykluczenia ze społeczności przy stole pańskim. Greckie słowo oddane tutaj jako nieporządnie występuje zresztą tylko w obu listach do Tesaloniczan. Zostało zaczerpnięte ze słownictwa wojskowego i oznaczało, iż ktoś nie maszerował równo w szeregu. Jest to zatem postępowanie niezgodne z tym, co mówi nam Słowo Boże, sprzeciwiające się wyznaczonemu przez nie porządkowi. Jedynie Boże myśli mogą stanowić wytyczne i normę naszego postępowania. Oczywiście, że wierzący bardzo różnią się od siebie i nie ma w tym nic niewłaściwego, gdy jest to widoczne również na zewnątrz. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać o tym, iż żyjemy wszyscy według tych samych zasad. I również to powinno być zauważalne. Jedyny wzorzec stanowią zatem biblijne pouczenia. Pewien porządek może ukształtować się i utrwalić przez tradycję i uwarunkowania kulturalne. Również i to nie musi być samo w sobie złe. Ale decydujące jest kierowanie się niezmiennymi zasadami Biblii. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz Bogiem pokoju. 1 Koryntian 14 rozdział 33 werset. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. Chodzi zatem tutaj o posłuszeństwo Słowu Bożemu, o urzeczywistnianie pouczeń Słowa w naszym życiu. Nieporządne życie oznacza nieprawidłowości w naszym postępowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, może przybierać bardzo różne formy, chociaż nie napomnienie Pawła wskazuje na to, że w przypadku Tesaloniczan ujawniło się na zewnątrz
a być może nawet stało się powodem zgorszenia dla ludzi tego świata ze szkodą dla świadectwa. Kolejne wersety, a zwłaszcza 10 werset, pokazują nam, co w tym wypadku oznaczało nieporządne postępowanie. Niektórzy spośród Tesaloniczan zrezygnowali z pracy i chcieli żyć na utrzymaniu innych. O takich wierzących tutaj chodziło. Apostoł zalecił pozostałym wierzącym, aby stronili od nich. Greckie słowo stronić pierwotnie było używane do opisania czynności zwijania żagli. Oznacza jednoznacznie zdystansowanie się od takich, którzy wiodą nieporządne życie i zaniechanie podejmowania się wspólnych spraw z nimi. W liście do Rzymian, 16 rozdział, 17 werset, zostajemy wezwani do tego, by odwrócić się od takich, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce. Rzymian 16, 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Stronić jest nieco łagodniejsze niż odwrócić się. Chociaż zmierza w tym samym kierunku. Powstaje pytanie, czy owo stronienie sięga tak daleko, jak występujące w 14 wersecie sformułowanie nie przestawać? Możliwe jest, że werset 14 przedstawia nam kolejny krok, który należy uczynić w tej sprawie. Jedno jest w każdym razie pewne. Stronić nie oznacza wyłączyć wierzącego ze społeczności i przywilejów wierzących oraz odmówić mu możliwości udziału w Wieczerzy Pańskiej. Nie oznacza również tego, o czym czytamy w drugim liście Jana, gdzie zakazane jest przyjmowanie pewnych osób do domu i pozdrawianie ich. W drugim liście Jana chodzi o ludzi niewierzących i to o takich, którzy przynoszą fałszywe nauki. Tutaj natomiast chodzi o wierzących oraz o nieporządne postępowanie, a nie o fałszywe nauki. Osoba sprawiająca problemy jest wyraźnie nazwana bratem. W żadnym razie nie powinniśmy posuwać się dalej, niż czyni to Słowo Boże. Tutaj chodzi o zdystansowanie się od niewłaściwego postępowania brata. Osoba, której to dotyczy, musi uświadomić sobie, że współwierzący nie zgadzają się z jej niewłaściwym zachowaniem i nie udzielą jej wsparcia na niewłaściwej drodze.